Styl barokowy w Polsce stanowił ważny etap w rozwoju sztuki sakralnej i architektury. Okres baroku obejmował głównie XVII i XVIII wiek. Wczesny barok pojawił się w Polsce zaraz po swoich narodzinach we Włoszech. Propagował go dwór królewski Zygmunta III Wazy oraz zakon jezuitów. Kiedy w 1595 roku spaliły się apartamenty króla w skrzydle północnym zamku na Wawelu, ich odbudowa dokonana została w stylu barokowym. Barok to czas kontrreformacji. Kościół katolicki walczy z wyznaniami reformowanymi. Przez Europę przetaczają się liczne wojny. Są prześladowania religijne. Oszałamiające bogactwem kształtów i kolorów świątynie miały przyciągnąć wiernych na łono kościoła. Świątynia miała symbolizować piękno i potęgę Królestwa Niebieskiego. W tych trudnych czasach ludzie potrzebowali cudu. Msza, odbywająca się w niezwykłym barokowym wnętrzu, stanowiła dowód wszechmocy Boga, ale i kościoła. Artyści doby baroku przykładali wielką wagę do kształtu konstrukcji. Świątynia musiała mieć formę jedyną w swoim rodzaju. Podobno w żadnym innym stylu architektura nie była tak podporządkowana rzeźbie. Dawne świątynie otrzymywały nowe wyposażenie wnętrza i często fasady. Głównymi cechami baroku to złożoność formy, kolory i złocenia, monumentalne ołtarze i ambony, teatralna ekspresja rzeźb, malarstwo iluzjonistyczne. Świetne opanowanie perspektywy pozwalało na tworzenie elementów architektonicznych przez malarską iluzję. Sam katalog zabytków barokowych w Polsce to setki obiektów. Chciałbym pokazać przykłady wybranych barokowych świątyń i później na muzyce zaprosić do podróży po sakralnej, barokowej Polsce. Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi i Panny w Świętej Lipce. Według podań skazany przez sąd w Kętrzynie więzień umieścił na lipie figurę Matki Bożej i dzięki składanym do niej modlitwom został w efekcie ułaskawiony. Zaczął się kult tego miejsca. Wzniesienie obecnego barokowego kościoła zawdzięczamy jezuitom. Zaczęli budowę w 1688 roku. Fasady ukończono w 1730, ale jeszcze końcowe prace trwały ponad 20 lat. Kiedy zobaczy się założenie klasztorne, to ten długi czas budowy przestaje dziwić. Święta Lipka jest perłą baroku, między innymi dlatego, że jest kompletna. Zawiera wszystko, co barok w sztuce i architekturze stworzył. Od arcydzieł sztuki kowalskiej przez rzeźbę, malarstwo, w tym iluzjonistyczne, organy, rozplanowanie miejsca, które nie tylko miało być klasztorem, ale miejscem przyjaznym licznym pielgrzymom. Piękny, bogato zdobiony prospekt organów należy do najwspanialszych prospektów barokowych w Europie. Głównym zdobieniem są złocone liście akantu. Na zwieńczeniach wież umieszczono rzeźby aniołów grających na instrumentach muzycznych. Najwyżej stoi Matka Boska i Archanioł Gabriel, którzy wraz z gołębicą stanowią grupę zwiastowania. Rzeźby te wraz z innymi elementami wprawiane są w ruch podczas gry na instrumencie. Budowa sanktuarium inżyniersko też nie była łatwa, bo grząski teren wymagał wbicia weń ponad 10 tysięcy pni. Kościół świętych Piotra i Pawła w Tworkowie. Odwiedzając ziemię raciborską, nie można pominąć tego kościoła. To perła baroku nie tylko na skalę lokalną. Poprzedni kościół spłonął właśnie w dobie baroku, więc nowy powstał w tym stylu. Koniec XVII wieku, projektant Jan Zeller z Opawy. Z zewnątrz dość skromny, ale wnętrze jednolite stylowo zachwyca. Ołtarze, ambona, loża kolatorska, krypta rodu Rajzwiców z miedzianymi trumnami z 1650 roku pokrytymi barokową polichromią.
są eksponowane w kaplicy. W obrazie ołtarza głównego Chrystus wręcza klucze świętemu Piotrowi. Wyżej cudowne rozmnożenie chleba, obraz z 1740 roku. W loży kolatorskiej zasiadali właściciele dóbr dworkowskich, a niedaleko kościoła są imponujące ruiny ich siedziby. Klasztor Cystersów w Lądzie założono według tradycji w 1145 roku, jako początkowo folwark. Z czasem opactwo się usamodzielniło i rosło w bogactwo. W 1500 roku miało już 52 wsie i 3 miasteczka. Szczytowy moment rozwoju przypadł na początek XVII wieku, kiedy opat Mikołaj Adam Łukomski, między innymi też mecenas sztuki, postanowił przebudować klasztor w duchu baroku. Wybudowano całkiem nowy kościół, a budynki klasztorne zyskały wystrój barokowy. Później były złe czasy. Kasata zakonu i od 1921 roku obejmują ląd salezjanie, którzy giną męczeńsko w obozach podczas II wojny. Prawdziwa odbudowa zaczęła się w 1972 roku. Kościół barokowy Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja budowano od 1651 roku po wiek XVIII. Ostatni etap pod kierownictwem Pompeo Ferrariego. Niezwykła kopuła kościoła ma 38 metrów. Ołtarz główny jest z 1721 roku. Niezwykłe polichromie układają się w całe cykle. Bernarda z Clairvaux, Chwała świętych w niebie, czy też Historia Cystersów. W kopule triumf Bożej mądrości w kościele. Możemy odnaleźć stiukowy nagrobek opata Łukomskiego. Ponieważ opactwo wywodzi swoją historię z XII wieku, to najstarszych fragmentów szukać należy w budynkach klasztornych. Szczęśliwie ocalało oratorium świętego Jakuba. Polichromie z 1370 roku przedstawiają sceny dworsko-rycerskie, w tym scena fundacyjna rycerza Wierzbięty oraz pokłon trzech króli. Prawdopodobnie to najstarsze przedstawienie tej sceny w Polsce, pięknie zachowane. Kościół świętych apostołów Piotra i Pawła w Dusznikach Zdroju ma jedną z najbardziej niezwykłych ambon. 300 lat temu, kiedy powstała, musiała wzbudzać niezwykłe emocje, kiedy kapłan pojawiał się z trzewi ogromnej ryby, nazywanej potocznie wielorybem, i stawał w jej pysku, by wygłosić kazanie. Autorem ambony jest prawdopodobnie Marcin Kosler. Skąd taka wizja artysty? Odpowiedź znajdziemy w księdze Jonasza, gdzie opisane jest to, co dzieje się, kiedy buntujesz się przeciw Bogu i co będzie, kiedy się przed nim ukorzysz. Krakowski kościół świętych Piotra i Pawła, poza barokową fasadą, jest miejscem spoczynku znanych i zasłużonych Polaków. Krzysztof Penderecki, Sławomir Mrożek, Jan Klemens Branicki i Piotr Skarga, który kupił grunt pod jego budowę. To pierwszy w Krakowie kościół barokowy i od razu jaki? Od ulicy Grodzkiej oddziela go dziedziniec z ogrodzeniem projektu Kacpra Bażanki z postaciami apostołów. Kościół fundował Zygmunt III Waza dla jezuitów. Fasadę zaprojektował Jan Trevano w stylu baroku rzymskiego. Dolna kondygnacja to 3 wejścia do kościoła, godło jezuitów i kartusz herbowy króla. W niszach jezuitcy święci. W górnej części fasady patroni fundatorów święty Zygmunt i święty Władysław. Opactwo cysterskie w Krzeszowie założone zostało w 1292 roku. Obecne barokowe budowle powstały w wieku XVIII. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej jest prawdopodobnie największą budowlą barokową, chroniącą najmniejszy cudowny obraz. Obraz, a dokładnie ikona Matki Bożej Łaskawej, napisana jest na desce o wymiarach około 60x37 cm. Matka Boża trzyma dzieciątko, które ma zwinięty pergamin Bożej Tajemnicy. Dominującym kolorem jest piękna czerwień.
kolor boski i królewski. Obraz pochodzi z XIII wieku i jest najstarszym obrazem maryjnym w Polsce i jednym z pięciu najstarszych w Europie. Jest o 200 lat starszy niż obraz Matki Bożej Częstochowski. Po napadzie husytów w 1426 roku obraz zaginął, ponieważ prawdopodobnie chowający go przed grabieżą zginęli. Odnalazł się pod posadzką w dniu 18 grudnia 1622 roku po 196 latach. W 1997 roku koronowany przez Jana Pawła II. Organy w Leżajsku to jeden z najcenniejszych instrumentów. Budowę skończono w 1693 roku. Organy to tak naprawdę trzy samodzielne instrumenty. Mają aż 75 głosów i dodatkowe dźwięki, takie jak na przykład kukułka, dźwięk bębna czy ptaszki. Największa piszczałka ma ponad 10 metrów długości. Główne organy mają wymiar 15 metrów wysokości na 7,5 metra szerokości i jednocześnie grać na nich może trzech organmistrzów.